Witam serdecznie z tej strony Iwa. Dzisiaj prezentacja oraz podam Wam właściwości. Nie jest tak strasznie w cieniu, ale mamy już w tej chwili około 30 stopni, a jest godzina w pół do 11. Tutaj mamy rośliny kukulnik pospolity i to jest bardzo fajna roślina, którą myślę, że każdy powinien mieć w domowej apteczce. Zwróćcie uwagę na kwiaty. Może zaostrzy. Tak wyglądają kwiaty. Tak wygląda owoc. Będzie dla Was bardzo korzystne przy rozpoznaniu tej rośliny. Tak wyglądają liście. Może tak. Jeżeli chodzi o tę roślinę, to jest to roślina tonizująca, ściągająca. Znajdziecie ją w lasach oraz w parkach. Gdzieś w towarzystwie drzew lubi rosnąć. Jak widzicie, tutaj jest taki park. Ona w zasadzie zaczyna już przekwitać, ale jeszcze znajdziecie dość dużo okazów, które możecie wykorzystać. Ja zauważyłam, że u mnie dość wcześnie zaczynają rośliny przekwitać. W niektórych regionach dopiero zaczynają kwitnąć rośliny, więc macie jeszcze dużo czasu. Jeżeli chodzi o tą roślinę, jest to roślina tonizująca, jest to roślina ściągająca. Używamy jej przede wszystkim do płukania jamy ustnej. Jeżeli mamy owrzodzenie jamy ustnej, to nam pomoże przy stanach zapalnych gardła, krtani, przy opuchniętych dziąsłach nam pomoże, ale również, bo możemy wykorzystać nie tylko herbatę, no bo możemy zrobić odwar. Dużo właściwości jest w korzeniu, czyli w zasadzie na wiosnę powinno się zbierać korzeń, ale w tej chwili jak nazbieracie, to nic się nie stanie, bo to, że one stracają właściwości, to nie znaczy, że ich w ogóle nie mają, także można zbierać całą roślinę, ale generalnie bym Wam proponowała, żebyście zbierali na wiosnę korzeń, bo jest wtedy najbardziej taki aromatyczny, pachnący. Można zrobić z tego herbatę, można z tego zrobić odwar. I teraz może troszeczkę o właściwościach, a jeżeli chodzi o odwar i o herbatę, to Wam pokażę oraz intrakt, jak zrobić w domu. Przede wszystkim jest to roślina, która, tak jak rzepik, pomoże nam oczyścić wątrobę. Jest pomocna przy rozstroju żołądka, jak mamy biegunki, to nam pomoże. Na pewno zatrzyma te biegunki, jeżeli mamy problemy z jelitami, jeżeli mamy problemy z hemoroidami, to możemy zrobić sobie nie tylko herbatę, czy nie tylko właśnie intrakt stosować, ale możemy również robić takie nasiadówki. Zrobimy sobie wodę ciepłą, w której możemy usiąść i tam dodamy odwar właśnie do takich kąpieli leczniczych. Również pomaga to przy stanach zapalnych pochwy, ale także można wykorzystać właśnie przy chorobach skórnych. Czyli w zasadzie cała ta roślina jest lecznicza. W tej chwili zbieramy właśnie zioło, a na wiosnę najlepiej jest zbierać korzenie, ale w tej chwili możecie sobie powyrywać z korzeniami, tak żebyście wiedzieli, jak ten korzeń wygląda, czego macie szukać. To by było na tyle. Jeżeli chodzi o film o intrakcie, to Wam zrobię w domu, jak przygotować intrakt i tak dalej. Więc pozdrawiamy z Lilką. Lilka, pozdrów widzów i uciekamy za chwilkę do domu. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!